Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Unepic. Udajemy się teraz, no już powiedzmy, odblokowaliśmy dosłownie wszystkie drzwi, jakie tylko były możliwe do odblokowania. Więc pozostaje nam jedynie udać się wyżej. Jesteśmy już naprawdę chyba blisko wielkiego Harnakona, właśnie, witamy. Wow. W końcu stajesz przede mną. To jest Harnakon? Kim jesteś? Jestem Harnakon, strażnik tego zamku i protektor czystych duchów. To jest Harnakon? To wielki pan. Rozumiem, więc to ty jesteś wielkim bossem tych wszystkich drani, którzy wybili mi się w paradę. Wielki boss, drań, wybijać w paradę? Nie rozumiem tego dialektu, ale zaraz jakoś temu zaradzimy. Ej, czujesz coś w mózgu? Chciałeś mi sieczkę w głowie zrobić, czy co? Och nie, rzuciłem tylko zaklęcie mentalnej jedności. Teraz będę mógł zrozumieć twoje dziwne słownictwo, dupku. Nazwałeś mnie dupkiem? Jak widzisz, zaklęcie działa bez zarzutu. Będę się starał używać twojego slangu, żeby nie czuł się wyalienowany. Sieczka w mózgu. Najpierw trzeba go mieć. Głowę dam, że jak rozpłatam ci czaszkę, zobaczę tylko nitkę trzymającą twoje uszy. Dobre. Jesteś jedynym kolesiem w tym zamku ze szczyptą poczucia humoru. Ten twój dialek jest dość dziwny. Użycie obraźliwych wyrazów, aby żartować z innym. No to prawda, wiesz co? Jesteś spoko koleś. Czuję się trochę źle z tym, że muszę walczyć z tobą na śmierć i życie. Walcz na śmierć i życie? Czemu mielibyśmy walczyć? Bo jesteś ostatecznym bossem, no nie? Najpotężniejszym ze wszystkich, a ja wyrżnąłem twoich sługów, powinieneś powiedzieć coś w stylu: za swą zuchwałą zapłacisz śmiercią. Nonsens. Co to za głupi pomysł? Tak jest w grach wideo, komiksach, filmach akcji. Wszystkie mają jedną wspólną cechę. Na końcu wielki boss ginie z rąk bohatera. Serio? To niezbyt oryginalny, nie uważasz? Czy ludziom słuchającym tych historii nie nudzi się czasem ciągle słuchać tego samego zakończenia? Nie, wręcz przeciwnie. Wkurzają się, jeżeli wielki boss jest łatwiejszy od zabicia niż jeden z jego sługusów, albo jeżeli przynajmniej trzy razy nie zmieni formy podczas walki. Rozumiem, są bardzo przyzwyczajeni do tego i płaczą, gdy ktoś zmienia konwencję. Dokładnie, tkwią w jarzmie systemu, jak w Matrixie. Czyli co? Nie chcesz mnie zabić? Zabić? Wręcz przeciwnie, młodzieńcze. Chcę, abyś mi pomógł. Pomóc? Teraz już niczego nie rozumiem. Zabiłem hordy twoich przydupasów, nie mówiąc o siedmiu strażnikach. Powinieneś być wściekły. Tak, a czy nie zauważyłeś czasem, że po twoim sprzątaniu potwory tak się pojawiają po pewnym czasie? No racja. To dlatego, że większość mieszkańców zamku to magiczne stworzenia. Z pomocą czystych duchów mogę je wskrzesić, ile dusza zapragnie. Prawdę mówiąc, sporo roboty mnie to wskrzeszenie kosztowało. A strażnicy? Oni nie zostali wskrzeszeni? Oni nie zostali wskrzeszeni. Strażnicy wymagają większych nakładów magicznej esencji. Czekałem, aż tu dotrze, żeby ich wskrzesić. Ciebie też musiałem wskrzeszać. Wskrzeszać? O, mnie? Przecież ja nie umarłem. Aha, ty nie umarłeś? Czemu to dopiero musiałem... Ciebie to dopiero musiałem wskrzeszać? Po co mnie wskrzeszałeś? Przecież tylko sprawiam kłopoty. Bo tak, jak już mówiłem, potrzebuję twojej pomocy. Jak wiesz, moim zadaniem jest ochrona czystych duchów przed niepowołanymi osobami. Zostałem do tego specjalnie wybrany. Dostać się do zamku to niełatwa sztuka. Trzeba pokonać wielką górę, niewielu się to udaje. Ci, którzy jednak przekraczają próg tego zamku, są witani przez hordy sługusów i cienie, giną albo są brani w niewolę i torturowani. Jednak pewna szczególnie denerwująca rasa, elfy, nauczyły się tworzyć portale prowadzące prosto do zamku. Portale? Tak jest, za 5 dni zostanie otwarty wielki portal, z którego wyleją się setki elfów. Jeżeli ich nie powstrzymamy, to zawładną całym zamkiem. Jeśli na to pozwolimy, to wszystko będzie stracone. Aby temu zapobiec, potrzebujemy kogoś, kto teleportuje się na zewnątrz i zabije magów przygotowujących zaklęcie. Kiedy wszyscy zginą, portale będą tego tylko wspomnieniem. Tym kimś będziesz ty, mój młody przyjacielu. Ja? Czemu nie jeden z twoich sług?
Któryś z lepszych przynajmniej. Widzę, że nie jesteś zbyt bystry. Po pierwsze, wszystkie stwory w zamku są podłączone do magicznego systemu podtrzymywania życia. Jak tylko opuszczą te mury, które je ożywiają, znikną. Po drugie, stałeś się bardzo potężny podczas swojego pobytu w zamku. Doświadczenie, które nie zdobyłeś, zaowocowało w zdobyciu potężnej broni, którą dzierżysz, nie z gorszej zbroi i sprawnie bit... sprawnie bitewnej, niezbędnej do zniszczenia tych pieprzonych elfów. Dlatego przeniosłem cię do zamku. Co? To ty mnie sprowadziłeś? W rzeczy samej. Poza tym poinformowałem czyste ducho o twoim przybyciu i poinstruowałem je, aby wspomogły cię swoją magią. Oho, no dobra, czyli wcale nie byliśmy tacy wyjątkowi. Tak? A myślałem, że jestem mistrzem gładkiej gadki. Czy to tylko był jeden wielki trening? Czy to nie aby zbyt ryzykowne? Skąd masz pewność, że ci pomogę? Co więcej, skąd masz pewność, że nie będę chciał cię zabić, czy coś w tym guście? To proste. Jeśli mnie zabijesz, nie wrócisz do swojego świata. Ja cię tu sprowadziłem i tylko ja mogę cię odesłać z powrotem. Jednakże, jeżeli mi pomożesz, odeślę cię z powrotem i oprócz góry złota będziesz mógł zatrzymać całą wiedzę, jaką tu zdobyłeś. Kurna, to dość kusząca propozycja. Wiesz co? Nigdy nie lubiłem elfów. Banda uszatych wypomatkowanych snowów patrzących tylko żeby komuś strzałą dupę odstrzelić. Czyli przyłączysz się do mojej drużyny? Pewnie. Wspaniale. Ten teleport za mną zabierze cię do miasta elfów. Wejdź do niego, jak będziesz gotów. Spotkamy się w mieście. Nie zwlekaj jednak, mamy tylko 5 dni, zanim otworzy się wielki portal. Wow, niezły ten twój szef Zera. Co? Mówię, że spoko z niego koleś. Naprawdę nie spodziewałem się. Musisz się śpieszyć. Wyginają kończyny. Jak tylko możesz. Nie możesz zawalić naszej misji. Naszej? W rzeczy samej. Los czarnych duchów spoczywa w twoich rękach. Jeżeli nie zniszczymy portalu przed inwazją, to koniec. Udział w tej misji to wielki dla mnie zaszczyt i wielka odpowiedzialność zarazem. Nie martw się, damy radę. Wygląda na to, że przeżyjemy razem jeszcze jedną przygodę. Zbierz co tylko możesz, zanim wyruszysz po teleporcie. Nie będziesz mógł już wrócić. Czy ja czegoś potrzebuję? Nie! Choć może esencję bym kupił. Choć nie, mam i tak 500 sztuk złota, to co mnie tam? O, momentu. Jednak coś się przyda. Najpierw sprzedamy przede wszystkim parę rzeczy. Szafiry itd. Te ostrza, obrażenia, bla bla, to nie potrzebujemy tego. Co zbroję zostawię na wszelki wypadek. I to, co chcę kupić ludziska, to jest iskra życia. Świetnie, może jeszcze troszkę. Żeby mi się chowańce nie poginęły. Znaczy, żeby mi te chowańce nie poginęło, właśnie. Czy coś tu jeszcze jest, co bym nie potrzebował i mogę sprzedać? W zasadzie te rzeczy. Okej. Kup. Ponownie. Iskra życia, świetnie. Wskrzesimy teraz wszystkie nasze chowańce. Żabolona. Dobra, żabolona też. Skrześ i ze smokiem będziemy łazić. Teraz aureola, idziemy zapisać grę. No ale serio, nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że... Kurde, Harnak, on będzie bossem. A tu taki ząg. No cóż. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za portalem. I chyba już nie będzie potrzebne w takim razie, więc weźmiemy sobie czary. To poproszę. Świetnie, nałożymy od razu buffy. Cudownie. I przejdźmy przez portal. Wow, witaj młodzieńcze, jesteś gotów? Tak, jestem, aczkolwiek nie do końca wiem, co mam zrobić. Ten portal zabierze cię w miejsce, gdzie elfy przygotowują swój wielki, magiczny portal. Moi szpiedzy donoszą, że... Że co? Czyli co, oni jednak byli dobrzy?
Mój panie, wielki portal pojawił się koło zachodniego wejścia. Pierwsza fala elfów atakuje. Szkielety próbują odeprzeć atak, ale długo nie powstrzymają. Jak to możliwe? Myślałem, że przygotowanie zajmą im jeszcze przynajmniej 5 dni. Przykro mi, panie, wieszcz musiał się pomylić w swojej przepowiedni. Nie możemy dłużej zwlekać. Szybciej, bij na Ar, niech wszystkie stwory będą gotowe do walki. Oczywiście, mój panie. Trochę diabła mi przypomina ten Harnakon. Jak widzisz, ci dranie przybyli wcześniej. Musisz dotrzeć do portalu, przejść na drugą stronę i zniszczyć go. Ale jak mam go zniszczyć? Nie wiem dokładnie. Będziesz musiał coś wymyślić. Jak ja muszę pomóc tu na miejscu w odparciu ich ofensywy, ale nie wiem, jak długo uda mi się wytrzymać. Pamiętaj, jeśli umrę, nie wrócisz do swojego świata, więc lepiej zniszcz ten portal. Dobra, nie traćmy czasu, trzeba działać. Od teraz będziesz również kontrolował Harnakona. Jego zadaniem będzie odpieranie fal elfickich najeźdźców. Harnakon posiada zaklęcie przyzywające również stwory zamieszkujące zamek. Jego słudzy automatycznie przekazują mu swoją esencję, dzięki czemu nie trzeba ich podnosić. Akcja dzieje się w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że będziesz musiał przełączać się pomiędzy dwoma bohaterami, jeśli nie chcesz, aby któryś z nich zginął. Wow. Elfy pojawiają się falami. Zanim pojawi się fala, w lewym dolnym rogu pojawi się licznik czasu, dzięki któremu zorientujesz się, kiedy nadejdzie następna fala. Gra się kończy w momencie, kiedy któryś z bohaterów zginie. Wciśnij klawisz F9, aby przełączyć się na drugą postać. Czemu akurat F9? Czy F9 nie służył mnie do czegoś innego? Okej. Magowie. Okej, świetnie, F9. Cudownie, no to w takim razie przejdźmy tędy. Wow, witamy w Elfim Królestwie? Cokolwiek? Strzałka tędy. Do diabła. Nie to. Trafię go wreszcie? Nie trafię go. Dobra, będę musiał się jakoś z nim uporać, inaczej. Wow, 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 wow. Co jest? A, to licznik czasu, tak? No dobra, w takim razie tutaj postawimy sobie łucznika. Mhm. Świetnie. Razy 3 nawet. O, cudownie, esencja mi się zbiera. Mogę te szkielety wzywać? Mogę! Wow, one są dość mocne. Ale Harnakon też jest niezły. Świetnie, F9. Teraz idziemy tędy. Level up, cudownie. Chodź tu do mnie, dziadzie jeden. Pięknie. Od razu sobie może kartę postaci. Wytrzymałość, zbroję, ogień. Leczenie, świetnie, w ten sposób. Rozdamy, tam jest coś, co może nam pomóc. Świetnie, jeden dead, jak ile będzie. Zapalmy to i się przełączmy na naszą postać. Więc tak, mamy dodatkowego łucznika, którego ustawimy sobie na pewno gdzieś tutaj. Idealnie. A, dobra, ochroniłem go. 9. No, muszę powiedzieć, że całkiem nieźle to idzie. 4, więcej szkieletów. Auć. No i co, to wszystko? Nie mam tych szkieletów, cholera. Dobra, to w takim razie więcej tych. Do mnie. Uczników nie mogę, magów nie mogę, jeszcze jednego tego. Dobra, tutaj szybciej się pośpieszmy. Przełącz to wreszcie. Przełączyłeś, tak? Doskonale. Może uleczmy Newtona trochę? Halo, Newton. To jest nie cholery. Nie mogę go uleczyć, nie wiem czemu. I znowu?
Arnakon, nie waż mi się ginąć. Nie? Żyjemy! Pięknie. Teraz melficki magowie, tak? Może być. Zabijemy go. Świetnie. Co mogę zrobić? Mogę przyzwać trochę szkieletów. A to też mogę przyzwać? Doskonale. Jeden więcej, nie zaszkodzi. Dziewiątka. Idźmy na górę. Okej. Pytanie. Najdź. Najdź. Dobra, Newton, weź go wybij. Diabła. Dużo obrażenia zdaję. Dobra, ja przynajmniej dużo obrażenia wytrzymuję. Kurde. Newton! Szlak by cię, no. Pięknie. What the fuck? Znowu? Dziewiątka. Nie, łucznik. Ziemy! Pięknie. Arnakon jest silny, da radę. Ale coraz ich więcej tutaj jest niestety. Czarta przyzwiemy. Mogę więcej? Nie. Mogę cię uleczyć. Bardzo bym cię prosił. Leczenie chowańców, cokolwiek. Leczenie samego siebie by się przydało. Jezus, on ma tyle zaklęć, że ja nie mam pojęcia, czego tu zacząć. Dobra. Dziewiątka. Przede wszystkim tutaj wracamy. Skrzesimy Newtona. Ludziska. Dum, 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 dum. Wskrześ. Świetnie, zachodziło. I teraz wio. Do diabła z tym kryształem. Okej, okay, teraz pytanie, jak mam się dostać na drugą stronę, co? Pewnie tędy jakoś. Okay, no, strasznie szybko zmieniają. Świetnie. Chodźmy pomóc. Arnakon, dawaj, dawaj, dawaj. Wow. Świetnie. Muszę powiedzieć, że te czarty są nawet niezłe. Mogę ich przyzwać więcej? Mogę, cudownie. I tutaj sobie wszystkich ustawimy. Świetnie. Teraz dziewiątka. No, leczenie. Zabijmy ich wszystkich. Pięknie. Też ten kryształ, oczywiście też. I teraz dokąd ja się mam tu udać? Pewnie na górę jakoś. Tam była dźwignia, którą przestawimy. Oczywiście. Cudownie. Arnakon, wytrzymaj. Ok, przełączmy się. Nie masz niestety chyba leczenia, co? Mogę tych? O, na chora. Świetnie. Myślę, że to powinno pomóc. Nice. Czy ja mogę w takim razie jeszcze, powiedzmy, tego leczenie? W sumie to ja mam jakieś tam leczenie. Łucznik przydał mi się. Szkielet dodatkowy. Świetnie, może być. Dziewiątka. Przechodzimy tutaj. Teraz pytanie. Dasz radę? O, pięknie, dasz radę nawet. O, idealnie się żeś wpasował teraz w tą kulkę ognia, panie. Dobra, zniszczymy to coś. Nie. Może być. Teraz tędy. Dobra, kolejny dead. Okej,
do diabła. Duża ta lokacja jest, nie ma co. Okej, muszę teraz zobaczyć. Cholera, znowu muszę wracać tutaj. Kolejny ten. Świetnie. Jeszcze z dwóch tych. Leczenie może być na siebie. Wow, zajebiste. No dobra. To już inaczej wygląda w takim razie. I pozabijamy. Cudownie. Nawet całą esencję zbieramy. I tak, możemy użyć leczenia. Widzicie, co ja bym sobie nawet uleczył swoich wszystkich. Cudownie, więcej łuczników. Aha, nie mogę mieć więcej, tak? Czarty. Mogę mieć tego. Cudownie. Wybuch. Znachor. Okej, dobra. Zmiana. Bum. Teraz idziemy tędy. Cudownie. Gień! Przebrzydły. Okej. Czemu ja nie mogę uleczyć swojego chowańca? Tego nie rozumiem. Czemu to nie działa? Aż trudno. Auć. Świetnie. Zrobiłem. Sam siebie trafiłem. Nie da się zepchnąć tylko. Bo to nie będzie dobry pomysł. Zabijemy tamtego również. Świetnie. I zmieniamy. Moglibyśmy nawet zrobić... właśnie. No, dawać. Bijemy ogniem, teraz i panowie. Od razu. Leczenie na was. Pięknie. Powinien sobie poradzić. No, nie pomożemy trochę. Wow, są silniejsze elfy, czy co? No do diabła, co to jest? Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zaczynają przysyłać naprawdę twardych. Jednego maga mamy. Czemu by nie? Leczenie wszystkich. No i zajebiście. To się rozumie. Okej, teraz tutaj. Wracamy. Musimy zabić tego łucznika na górze. Mam nadzieję, że ja dobrze idę. Znaczy, strzałki pokazują, że chyba dobrze. Cudownie, zabity. Hop, nie spadnij. Pięknie. Do góry, Newton, idziemy. Cudownie. Tego maga sobie też zabijemy w takim razie. Czy ja mogę tam daleko też wywalić kulę ognia? Pięknie, i dostaną obydwaj. Trafisz go? Nie. Niestety nie, w takim razie znowu zmieniamy na Harnakona. Coraz mniej czasu mamy na to, niestety. Okej, panowie. Czas wziąć. Nie, ja ich trochę tam od tyłu zaatakuję. O to chodziło. Harnaka trochę obrywa. W razie przyzwiemy jednego. Cudownie. Może jednego maga też. Świetnie. To i czart mi padł chyba. Przyznaję, robi się to coraz trudniejsze. Czemu ja nie mogę ich przyzywać tak szybko? Leczenie. No okej, okay. Dobra, będziemy musieli wykorzystać coś jeszcze. Okej, okay. Idziemy na górę. Zabijemy tego elfa. Pięknie. Teraz tutaj. Dorzucam tego. Dobra, powinniśmy doskoczyć bez problemu, świetnie. Na drugą stronę. O, zajebiście. Nie! Fuck! Jezus Maria, myślałem, że spadnę na sam dół, to już w ogóle była tragedia. Harnakon, błagam cię, trzymaj się, bo to cholerstwo przez kontrolsy nie daje mi żyć. Hmm.
Zero. Nie, może... Nie teraz, jerany boskie. Dobra, przepraszam was za to, ale nie mogę odebrać. Będzie trochę pęczeć. Cudownie. Zabijmy go może. O, idealnie. Przepraszam, nie mam je w domu. Teraz tego? Nie. No to w takim razie leczenie. Jeszcze raz. Musimy się pośpieszyć chyba. Rany boskie, naprawdę przepraszam, ale... No! Po prostu no! Stędy! Tu! 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 Pięknie, esencja. I... tędy! O Boże, jeszcze więcej ich... Rany boskie, strasznie dużo! Trafimy tamtego? Nie. Ale możemy sobie wjechać tutaj i zjechać cudownie. Dobra. Bij go, Newton! No, musimy się pośpieszyć szybciej. Magowie, gincie! To jest naprawdę... Wkurzający poziom. Czy trudny. Zmiana. Oh my god, what the fuck! What the fuck! Okej, to nie wygląda fajnie. Czy ja w takim razie mogę ich tutaj... Jezu. Cudownie. Jeszcze traw w nie chociaż. Do diabła. Wow. Dobra. To nie jest fajne. Jeden mak, jeden łucznik. Więcej łuczników. Tu mogę tylko jednego przezwać teraz. Tam się ciekawie. Szybciej proszę. Jedynka. Gdzie jest to cholerne wejście? Gdzie ja mam iść? Wow. Okej, tędy chyba na górę. Giń! O Boże, jeszcze? Świetnie, jednego będzie dead. Cudownie. Tutaj ściszę trochę komórę. Żeby wam tego nie było. O Jezus Maria, znowu! Się wściekli na tego Harnakona autentycznie. No, jakie mam to teraz zrobić, co? Jakie mam teraz mniejsze siły? Wow. Dobra, znowu na górę w takim razie. Mam nadzieję, że to podziała. No, działa. Enty mnie w ogóle przyzwają! God damn it! Dobra. Przyzwij żołnierza. Przyzwij też tego żołnierza. Cudownie. I zabijmy to gówno. Które ich leczy. Świetnie, w ogóle tu jest cała masa esencji, których nie zbierałem. Kurka. Jezus Maria. Jaj, autentycznie. Trochę dużo. I trochę mocniej. Okej, leczenie. A ja mam coraz mniej. Uff. Nie to. Miałeś... No chyba was pogięło. Może jeszcze więcej ich. Przecież to już jest... A wykonalne. Ja w ogóle nie mam czasu, żeby tutaj siedzieć.
O, ta, już widzę, dobra. Cholera. What the fuck? Przecież to jest... Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, przyzwij tu chociaż kogoś, do diabła. Z jakimiś tankami mnie tu w ogóle atakują. Dobra. Łup je po plecach. Masakra. Szybciej. Dobra, w ogóle tam olać już w takim razie ten poziom. Kurwa. Okej, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu po prostu. Doskonale, teraz tędy. Okej, teraz musimy zejść niżej. Kliknąć pod to. Do góry. Resztę olać. Nie, bo nie mamy czasu, żeby się w to bawić. Świetnie. Teraz co, na dół mi się odblokowało jakoś? A wykonalne, autentycznie. Jeden ten, mag, leczenie dla siebie przede wszystkim. Świetnie, i co? No? Dziewiątka? Gdzie ją? Gdzie mój harpeko? Dobra, teraz mnie zaatakowali sami magowie raczej. Trójka, szkielety, powstańcie. Okej, postarajmy się go zabić może. On mnie tak kosi. W ogóle są chyba dwa nawet. Ja pierdolę. Przydałby się ktoś do pomocy. Dobra, Harnakon, weź się ulecz chociaż trochę. Diabła, zabij go wreszcie. Pięknie. Teraz tu na górę. Olać go. Olać tego. Olać wszystko. What the hell? Huh? Jak ja mam na górę wejść niby? A, dobra, widzę. Znowu. Dobra, widzę portal. I mam przejebane aktualnie. Też nie mam esencji, nie mam niczego. Rany boskie. Czy to jest... Jasne. Trochę przegięli z tym poziomem. Znaczy, autor tej gry przegiął. No bez jaj, przecież to jest nie do... Dobra. Wrócę do was, jak będę już w tym portalu, bo autentycznie... No, sami widzicie, co tu się dzieje. Harnakon mi właśnie ginie. Więc tak, no to do nas, no zobaczymy w następnym odcinku, gdzie dojdę już na Hama. Po prostu do tamtej lokacji. Będę przebiegał, nie będę ich czyścił, tylko będę przebiegał. Dobra, no do zobaczenia, hej.